I ruszyły! Elazer tam, ale na czele stawki Harenda jest w tej chwili. Harenda, Elazer, bardzo blisko tam jest Elkazar razem, ale prowadzi stawkę Harenda. Na ostatniej pozycji galopuje Pesaria, pozostałe mocno, mocno zgrupowane. Sekretarka galopuje na trzeciej pozycji. Elkazar TR jest na pierwszej, na drugim miejscu Harenda, trzecia sekretarka, czwarty Bintmari, a na ostatniej pozycji Elazer w tej chwili, ale konie galopują blisko siebie. Prowadzi nadal Elkazar TR. Elkazar jest pierwszy, a Harenda na drugiej pozycji, do celownika 1200 metrów. Elkazar, Harenda, sekretarka po zewnętrznej Hadir. Na ostatniej pozycji Elazer, a na przedostatniej Pesaria. Nadal Elkazar po zewnętrznej mocno poprawia Hadir, ale pierwsze miejsce nadal utrzymuje Elkazar, druga jest Harenda, trzecia sekretarka, czwarta Bintmari, następnie Hadir, Elazer i na ostatniej pozycji Pesaria. Do celownika zostało jeszcze jakieś 650 metrów i niezmiennie na czele stawki Elkazar. Elkazar przy bandzie Harenda. Tam również przy bandzie usiłuje przedostać się Elazer. I za chwilę wyjście na końcową prostą. 600 metrów do celownika wyprowadza Elkazar. Jest na pierwszej pozycji, Harenda na drugiej. Finiszują sekretarka Bintmari i ślad za sekretarką Elazer. Bintmari jest na czwartej pozycji, walka. I na czele stawki jest w tej chwili Elazer, ale mocno atakowany jest przez sekretarkę i te dwa konie mają nieznaczną przewagę nad resztę stawki. Sekretarka jest zdecydowanie na pierwszej pozycji, a tam trwa tylko walka o drugie miejsce. Sekretarka Elazer, a tam przy bandzie Pesaria usiłuje zaatakować drugie miejsce i w celowniku Pesaria jest na drugiej pozycji, a na trzeciej Elazer, a oczywiście wygrała sekretarka.